czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem proboszczem i księdzem kanonikiem ciekanem, pielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy tej szczególnej uroczystości konsekracji waszego kościoła parafialnego. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Żeby zrozumieć w pełni przesłanie pierwszego czytania z Księgi Nehemiasza, trzeba nam się cofnąć do historii sięgającej już prawie 3000 lat. Oto w roku 586 przed narodzeniem Chrystusa Jerozolima została oblężona przez wojska ówczesnego mocarstwa, jakim była Babilonia. Zdobyta, zburzona. Nie został w niej kamień na kamieniu. Także gdy chodzi o świątynię, którą prawie 300 lat wcześniej wzniósł wielki król Salomon. Wspaniała świątynia, uchodząca za cud ówczesnego świata, została całkowicie zniszczona i spalona. Na domiar złego, mieszkańcy Jerozolimy, którzy przeżyli wielomiesięczne oblężenie miasta, zostali uprowadzeni, deportowani do ziemi babilońskiej, zamkniętej między rzekami Tygrysu i Eufratu. Tam wśród płaczu i żalu wspominali ojczystą ziemię i przepiękną Jerozolimę. Serca wygnańców umacniali jednak przysłani przez Boga prorocy, zwłaszcza Ezechiel, którzy tłumaczyli tym ludziom, dlaczego doszło do tej tragedii. A jej przyczyną było jedno. Mimo upomnień ze strony Boga poprzez proroków, Izraelici odwrócili się od jedynego Boga. I mimo, że mieli pośród siebie wspaniałą świątynię, to jednak przede wszystkim kult oddawali bożkom w różnych świątynkach, gajach, pośród tak zwanych świętych kamieni. Był to kult pogański. I tym bardziej właśnie gardząc świątynią jerozolimską, a oddawając cześć bożkom, obrażali Boga. I stąd kara, jaka ich spotkała. Ale także, stąd także nawrócenie wewnętrzne, jakie miało miejsce pośród wygnańców w ziemi babilońskiej. I stał się swoisty dziejowy cud. W 538 roku, przed narodzeniem Chrystusa, potęga babilońska upadła niemal z dnia na dzień. Władzę w tamtej krainie objęli Persowie wraz z ich królem Cyrusem. A ten wydał jeden z pierwszych dekretów pozwalających Żydom na powrót do ojczystej ziemi. Więc wrócili pośród radości. Jednakże widząc ruiny, jakie zastali, zapał ich ducha słabł. Co prawda zbudowali dla siebie domy, gdzieś trzeba było mieszkać, ale brakowało już im sił, żeby odbudować świątynię. I właśnie pośród tego zwątpienia, upadku ducha,
Nieoczekiwanie kapłan pisarz Ezdrasz odnalazł święte księgi pięcioksiągu mojżeszowego. Pokazał je namiestnikowi Nehemiaszowi, a ten pod wielkim wrażeniem odnalezionych świętych Bożych słów zwołał zgromadzenie synów Izraela. Jak słyszeliśmy, przez cały dzień kapłan, pisarz Ezdrasz czytał ludziom święte księgi. I ich przesłanie tak głęboko dotknęło serce synów Izraela, że zaczęli płakać. Płakać pełni wzruszenia, że oto Bóg mówi do nich i wzywa ich do tego, aby byli wierni i by w imię tej wierności jedynemu Bogu wznieśli nową świątynię. I stąd to wezwanie Nehemiasza i Ezdrasza: przestańcie płakać, cieszcie się, to dzień radości, dzień odnowy waszego ducha, dzień jakby nowego początku na skutek Bożych słów, które trafiły do waszych serc i do waszych umysłów. Drodzy siostry i bracia, kiedy słyszeliśmy na początku dzisiejszej uroczystości historię tej kaplicy i tego kościoła, połączoną z historią waszej parafii, mogliśmy zrozumieć wasz wysiłek serc i waszą szczodrobliwość umysłów, dzięki którym 32 lata temu powstał zamysł, aby tutaj w Polance wznieść kaplicę, gdzie moglibyście się, moi drodzy, gromadzić na wspólnej modlitwie, na wspólnym słuchaniu Bożego Słowa, gdzie moglibyście także przyjmować Boże sakramenty. Wasz zapał sprawił, że zaledwie trzeba było 2 lat, aby wznieść zarysy tej kaplicy, tego kościoła, a potem przez kolejne lata wnętrze i otoczenie kościoła ubogacać. Potem doszło do utworzenia parafii. Dzisiaj możecie cieszyć się radością tego, że ten budynek zostanie oddany całkowicie i uroczyście we władanie samego Boga. I że w ten sposób kamienie tej budowli i wszystko, co ją stanowi, będzie szczególną własnością jedynego Boga. Ale przecież Kościół to nie tylko widzialne kamienie, to nie tylko konstrukcja architektoniczna. Kościół w bardziej głębokim sensie ma wymiar duchowy. I o tym wymiarze duchowym mówiły zarówno dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza, jak i fragment pierwszego listu świętego Piotra, apostoła. I tutaj pozwólcie, że odwołam się do szczególnego doświadczenia duchowego Kościoła, jakie stało się udziałem dokładnie 60 lat temu młodego biskupa pomocniczego z Krakowa,
Karola Wojtyły, który mając zaledwie 42 lata zasiadł w ławach Soboru Watykańskiego II. Te ławy zostały wzniesione wzdłuż nawy głównej Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. I patrząc z góry na posadzkę tej wspaniałej bazyliki i na filary potężne, które z tej posadzki niejako wyrastają, dźwigają całą konstrukcję Bazyliki Świętego Piotra, biskup Karol Wojtyła zaczął pisać swój poemat o tym, czym jest Kościół. I częścią tego poematu jest ten, który nosi tytuł Posadzka. Posadzka, z której wyrastają i na której wznoszą się te wspaniałe kolumny. Taka jest konstrukcja bazyliki od strony architektonicznej. Ale biskup Wojtyła w tym, co widział w tej konstrukcji architektonicznej, dopatrywał się jeszcze głębszego duchowego sensu. Przecież święty Piotr jest skałą, jest opoką, na której Chrystus buduje Kościół. Jest tą posadzką, na której wznoszą się ściany duchowego Kościoła, utworzone z tych kamieni, którymi są wierni Kościoła, tworzący jego duchową budowlę od momentu Chrztu Świętego. Święty Piotr, który uwierzył w Chrystusa, Mesjasza Pańskiego, który wyznał wiarę w Niego, który tę wiarę potwierdził właśnie tam na Watykanie, umierając, podobnie jak jego mistrz, poprzez ukrzyżowanie, z jedną wszakże różnicą, ponieważ nie czuł się godny umierać tak jak Chrystus, więc prosił, aby ukrzyżowano go głową na dół. Ale złączył się z Chrystusem wspaniałym świadectwem potwierdzonym własną męczeńską śmiercią. I na tym wyznaniu Piotrowym rośnie Kościół, rośnie duchowa świątynia składająca się z chrześcijan. To już ogromna historia Kościoła trwająca prawie 2000 lat. Ogromna historia złożona z milionów chrześcijan, którzy swoją wiarę budują na wierze Piotra, dla których Piotr jest taką skałą, taką posadzką, na której mogą z całą pewnością i mocą stawiać swoje stopy. Ten wymiar duchowy, a jednocześnie materialny Kościoła, tę prawdę o Kościele jako budowli Kościoła pisanego przez małą literę, i ten wymiar duchowy Kościoła, Kościoła pisanego przez duże K, został, moi drodzy, przeze mnie szczególnie podkreślony w pierwszym obrzędzie dzisiejszej konsekracji waszej świątyni. Wtedy, kiedy poświęcałem zarówno ściany waszego Kościoła, jak i was samych.
bo jest jakaś szczególna jedność między żywym, duchowym Kościołem, który chce gromadzić się na wspólne chwalenie Boga w tym samym pomieszczeniu, w tym samym budynku, który na mocy konsekracji staje się świątynią Boga. Tak kiedyś to pisano, u drzwi świątyń staje się prawdziwą porta lub januaceli, bramą prowadzącą do nieba. I stąd moja głęboka wdzięczność wam wszystkim, drodzy siostry i bracia, którzy jesteście świadkami wznoszenia tej świątyni od 32 lat, którzy żeście się do jej wzniesienia przyczyniali i modlitwami, i ofiarami duchowymi, ale także szczodrobliwością waszych serc, waszą pracą, waszą ofiarnością. Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg wam za to wynagrodzi. I jeśli w naszym życiu chrześcijańskim, katolickim, częstokroć używamy sformułowania Bóg zapłać, ono stało się prawie że przysłowiowym, to teraz wypowiadam te słowa z całym przekonaniem i z całą wdzięcznością, a równocześnie ufnością, że Pan Bóg to sprawi. Bóg wam zapłać, drodzy siostry i bracia, za ten dom wzniesiony ku chwale Najwyższego. Bóg zapłaci.